Naszym pierwszym przystankiem w podróży było miasteczko Miszkolc na Węgrzech. Spotkaliśmy się tutaj z naszymi przyjaciółmi Kasią, Ewą, Tymkiem i Piotrusiem, którzy od niedawna mają własnego kampera i właśnie nim wybrali się w podróż. W Miszkolc znajdują się termy i to tam wspólnie spędziliśmy cały dzień. Razem z Łukaszem jesteśmy spragnieni ciepła, dlatego zanim dotrzemy do słonecznego wybrzeża Turcji, postanowiliśmy znajdować na trasie właśnie gorące źródła. Termy w Miszkolc, oprócz swoich właściwości leczniczych, przyciągają wielu turystów ze względu na częściowe umiejscowienie w jaskiniach, które urozmaicają pobyt w wodzie. W sezonie letnim otwarta jest również część, która znajduje się na świeżym powietrzu. Woda w jaskiniach ma około 26 stopni, są jednak także dwa inne baseny z cieplejszą wodą, których temperatura przekracza 30 stopni. Po ostatnich chłodnych nocach bardzo dobrze zrobiły nam takie relaksujące kąpiele. Dlatego na drugi dzień byliśmy gotowi do drogi. Rodzina Tymka pojechała do Budapesztu, a my z Łukaszem do Rumunii. Mam dowód w torebce. Jesteśmy w Rumunii, czyli w 34. kraju. Wineta tutaj na parkingu. To jest nasza trzecia granica, bo przyjechaliśmy już Polska-Słowacja, Słowacja-Węgry i Węgry-Rumunia. To była pierwsza granica, na której skontrolowano nam paszporty, dokumenty. Na żadnej z granic nie kontrolowano żadnych innych dokumentów, niczego związanego z jakąś chorobą czy z czymś innym. Także póki co jedziemy spokojnie i bezproblemowo. Jeżeli kogoś interesuje temat drogowy, wjazdu do Rumunii, no to trzeba kupić winietę. Na osobówkę to jest 3 euro, natomiast na samochody większe, ale poniżej 3,5 tony i wydaje mi się, że do tego się zalicza kamper, 6 euro. Można to zrobić online, albo zaraz po wjeździe na granicę jest taka budka Rowinieta, w której pracuje pani i sprzedaje te winietki za 6 euro. No i to jest na jeden tydzień, więc tydzień nam wystarczy mniej więcej, bo tydzień planujemy to mniej więcej być. Zatrzymaliśmy się w pierwszym, lepszym mieście, to miasto nazywa się Ordea i zatrzymaliśmy się tutaj po to, żeby kupić kartę, bo tutaj jest możliwość kupienia takiego całkiem fajnego pakietu, że w sensie jest dużo danych do wykorzystania. Tam stoi nasz van, jesteśmy zaparkowani na takiej ulicy, która wygląda na cicho, miejscówka znaleziona Park Fortnite, więc jest sprawdzona, a naprzeciwko nas widzimy jakieś całkiem przyjemne ruiny, w sensie... Fort gwieździsty. Ładnie jest to zachowane, już wam pokazuję. Vamos.
5 euro za 30 gigabajtów. No i od ręki, nie? Na miejscu. Wystarczy nam 30 gigabajtów na tydzień. Spacerujemy sobie po mieście i nagle podeszła do nas jedna pani i powiedziała nam, że musimy ubrać maskę, bo tam stoi policja, a maski w tym kraju są jeszcze obowiązkowe w miejscach publicznych. Także no, bardzo miła pani nas ostrzegła. No, a za mną piękna kawiarnia, którą wam teraz pokażę. Weszliśmy do kawiarni i pani powiedziała, że niestety nie możemy usiąść w środku, jeżeli nie mamy ze sobą zielonej karty, czyli tego paszportu covidowego. No i powiedziała, że jeżeli nie mamy tej karty, to musimy siedzieć na zewnątrz. Dlatego też dzisiaj będziemy pić kawkę na zewnątrz, a pokażę wam, jaką piękną kawkę nam pani zrobiła. To takiego łabędzia normalnie mi tu narysowała. No i ogólnie tu bardzo dużo kawiarni jest, na całej ulicy jest bardzo dużo kawiarni. Niech was nie zmylą te piękne budynki, to jesteśmy na takiej starówce odnowionej. To jest jedyna kolorowa i ładna część miasta, na tyle ile ja widziałem. A wracając do tych paszportów, no to jeżeli ktoś nie ma paszportu, no to niestety nie wejdzie do restauracji, ani nie zje, ani nie napije się, bo segregacja taka jak w Niemczech i podobno w innych krajach też już takie coś jest. Takie czasy. Kolejnego dnia przejechaliśmy tylko 10 km do sąsiadującego Bielefeld. Miasto samo w sobie nie jest specjalnie urokliwe, jest raczej żywym pomnikiem czasów komunizmu. Jednak nie przyjechaliśmy tutaj ze względu na architekturę, ale aby znowu wygrzać się w gorącej wodzie i zobaczyć, jak wyglądają termy na Rumunii. Śmiało możemy wam polecić to miejsce. Na terenie term znajdują się 3 duże baseny, wszystkie na świeżym powietrzu. Woda ma od 26 do 36 stopni i jest naprawdę przyjemnie ciepła. Jest tutaj także sporo miejsca do wypoczynku, a także bar i coś na kształt restauracji. Fakt, że baseny znajdują się na powietrzu, sprawił, że podobały nam się bardziej niż te w Miszkolc. Niestety nie mamy zbyt wielu ujęć z Bielefeld, ponieważ GoPro splotało nam figla i straciliśmy część nagrań. Witajcie w nowym dniu, właśnie się zbieramy, jesteśmy dalej w tej miejscowości Bielefeld, ale właśnie kończymy pakowanie, układanie, porządki, no i jedziemy dalej. Mieliśmy jechać na jeszcze jedno gorące źródło, myślałam, że cały ten odcinek to będą takie właśnie miejscówki z gorącymi źródłami, ale jak to w naszej podróży i jak to w van life'ie, plany się zmieniły, niestety tam, gdzie chciałam jechać, jest trochę za daleko, także jedziemy właśnie dzisiaj do Transylwanii, jedziemy zobaczyć sławny zamek Draculi. I co dalej zobaczymy? Na razie jeszcze co, pakujemy się i przygotowujemy. Dzisiaj jest dzień wietrzenia, dlatego drzwi za mną są otwarte i słyszycie te hałasy z zewnątrz. Skończyła nam się woda, zobaczcie jak to wygląda, mamy pełny kran naczyń. Jak się z tym czujesz, Kasia? Zadziwiająco dobrze. Tak? No, nie mam żadnej presji. Ostatnio Kasia się obudziła, a tylko przyładliśmy się spać i Kasia mówi, nie mogę zasnąć, bo czuję zapachy ze zlewem. Mówi, Kasia, no już jest po 12. Ale Kasia mówi, nie, muszę to umyć. Wstała, wymyła, położyła się spać z czystym zlewem. Tak, ale powiedz Łukasz, gdzie mieliśmy głowy przez to, że zlew był tutaj zapełniony w nocy. Aha, w nocy mieliśmy tam, no. W ogóle się przenosimy na tamtą stronę, tak. Ale to kiedyś. Umycie talerzy i garnków zostawiamy na później, jak zatankujemy wody. Mamy już na trasie zaznaczone miejsce, a jeszcze szybko odkurzam przed wyjazdem, bo podłoga zmiotła, także tylko nasza sofka.
Zanim ruszymy, musimy jeszcze posprawdzać wszystkie szafki, czy są zamknięte i podomykane. I czy na przykład to jest przykryte, żeby nam nie stukało w trakcie jazdy. Cyk. Cyk, cyk, cyk. Zamknięte, zablokowane. Łazienka zamknięta, ta szuflada zablokowana. Woda na podłogę. Wszystko. Przyjechaliśmy do miejscowości Dewa. Ja mamy plan spróbować jakiegoś rumuńskiego jedzenia. Także idziemy właśnie w poszukiwaniu obiadu. Zamówiłem sobie na początek zupę, jest to narodowa i chińska zupa rumuńska i to są, no po naszemu by to nazwać flaczki, a u nich się to nazywa ciorba de burrata, czyli zupa z brzucha. No i są tutaj flaki, troszkę inaczej przyrządzone niż w Polsce, bo podobno bardziej na ostro, podawane, a czy w ogóle tu jest już papryka, jest na takim bulionie białym, więc wydaje mi się, że śmietanka też tam jest. Zawsze jest podawane z papryką, podobno to jest ostra papryka, jak się przegryza podczas jedzenia i jeszcze klasycznie, standardowo śmietana, podobno tu zawsze podają śmietanę do zupy. Także ja na razie próbuję i dam wam znać, to, czy to są lepsze flaczki niż mojej teściowej, czy nie. Gorąca, pikantna, ale nie lepsza niż mojej teściowej. Są bardzo śmietankowe, dużo śmietany tu jest. Ta papryka była ostra. No, ma to sens. Muszę sobie walnę śmietany więcej. A co? No i kochani, mamy teraz jedzonko. Nawet Kasia dostała. Kasia, wiesz co dostałaś? To jest jakaś potrawka. Potrawka z świni. A ja mam też typową ichniejszą potrawę. Tutaj schowany jest, słuchajcie, pod tą pierzyną. Podejrzewam, to jest jakiś ser. No, to jest brędzano. Mamy tam jajko z płynnym żółtkiem. Cudownie. I tu jest schowana mamałyga, czyli coś w rodzaju polenty, czyli takiego grysiku. Od polenty ona jest po prostu bardziej miękka, taka bardziej wodnista, ale bardzo podobna w zasadzie. No, i tutaj mamy do tego taki gulasz ze świnki. Paprykowy oczywiście, bo w tym kraju podobno wszystko jest z papryką. Próbujemy. To dużo lepsze od tych flaków. Bardzo smaczne. Ja celowo nie jadłam zupy, bo postanowiłam spróbować typowy rumuński deser, który nazywa się papa nasi i podobno są to taki rodzaj ciasta jak pączki z jakimś nadzieniem, polane śmietaną i kwaśnym dżemem. Zaraz spróbuję, jak to smakuje. Podjechaliśmy na stację benzynową, Łukasz właśnie tankuje olej, a ja byłam sprawdzić kranik z wodą, bo jest tutaj na wprost mnie kranik z wężem i jest woda, także jeszcze zatankujemy od razu wodę. Tym samym będziemy mieć serwis kampera z głowy i będziemy mogli po prostu jechać przed siebie. Cudownie.
Dotarliśmy na miejsce, jesteśmy w regionie Transylwania, a konkretnie w mieście Sibin. Niestety zanim dojechaliśmy, to się całkowicie ściemniło, także dzisiaj już nie będziemy nic zwiedzać, dzisiaj idziemy na spoczynek, a jutro będziemy zwiedzać okolice. Poranek, jesteśmy wyspani, gotowi do drogi. Pogoda jest okropna, jest strasznie zimno, deszczowo. Dlatego wszystkie moje plany pięknego zwiedzania i spacerów legły w gruzach. Znaczy nie do końca, no bo idziemy na chwilę na spacer, idziemy zobaczyć starówkę miasta Sibin, które według wielu informacji, które znalazłam w internecie, uznawane jest za najpiękniejsze miasto Transylwanii. Także zaraz się przekonamy. Dla motywacji nie wypiliśmy jeszcze kawy. Więc kawkę wypijemy gdzieś na mieście. No i zobaczymy potem, co dalej. Dobra, czapka jest, jest. Kaptur jest, jest zimowa kurtka. Jestem gotowa wyjść w tą straszną pogodę. Po prawej widzimy stare budynki. Lekko odnowione, co nie jest często spotykane w Rumunii jak na razie. Po lewej również widzimy budynki stare, dużo starych budynków, całkiem ładnych. Pewnie zastanawiacie się, kim jestem przewodnik z wąsem. To ja, Łukasz, bo pozbawiłem się brody. Robi się inkognito, tak żeby mnie nikt nie rozpoznał tu w Rumunii. Jak widzicie, na tablicy mieszkało tutaj dużo osób o niemiecko brzmiących nazwiskach i to nie jest przypadek, ponieważ Transylwania kiedyś należała do Węgier, a jak już pewnie wiecie, Węgry kiedyś miały Unię z Austrią. No i właśnie na tych terenach było bardzo dużo przyjezdnych Austriaków. No i oni też tutaj zakładali miasta, oni je budowali, także widać tutaj właśnie takie austriackie wpływy, szczególnie w architekturze. O, jesteśmy na rynku, jak ładnie. Charakterystyczne dla tego regionu są te małe okienka w dachach, które wyglądają jak oczy. No tutaj możecie to zobaczyć dokładnie. Dokładnie oczy. No dobra, obeszliśmy stare miasto dookoła, jesteśmy zadowoleni, ukontentowani. Jest tu rzeczywiście bardzo ładnie. Kamiczki są mega klimatyczne. No a ten jesienny klimat sprzyja po prostu przysiąściu gdzieś na dłużej, ogrzewaniu się
przy ogniu, tudzież przy lampie, no i obserwowaniu przechodniów. Albo przy lampce. Albo przy lampce. No my jednak na to nie mamy czasu, jedziemy dalej ku ciepłu. Gdzie? No u góry, popatrz, głowa do góry. Tu jest. Hej. Gdzieś tam w las. Ojej! Matko! Nastąpiła kolejna zmiana planów, to już druga albo trzecia w tym odcinku, ale taki jest właśnie van life, dostosowujemy się do sytuacji, do okoliczności. No i niestety tutaj okoliczności są dla nas niezbyt łaskawe, jest pochmurno, jest bardzo zimno, a naszym celem, naszym pragnieniem jest znalezienie się jak najszybciej w słońcu, dlatego przyspieszamy. Porzucamy zwiedzanie reszty miejscówek w Rumunii. Mamy nadzieję, że jeszcze tutaj kiedyś wrócimy, znaczy porzucamy. Jeszcze pojedziemy do Bukaresztu, ale to pokażemy Wam już w kolejnym odcinku. Niestety nie przejedziemy się trasą transfogarską, ponieważ no, pogoda jest okropna. Jest zimno, jest deszczowo, jest pochmurno i podejrzewam, że nic byśmy tam i tak nie zobaczyli. Dlatego zostawiamy sobie to na przyszłość. Teraz ciśniemy właśnie do Bukaresztu, a potem już prosto do słonecznej Turcji. I jeśli znacie jakieś fajne miejscówki w Turcji, jakieś może dobre rzeczy, czy warte spróbowania, to dajcie nam znać w komentarzu, bo ja właśnie przygotowuję listę takich miejsc do zobaczenia i potraw wartych spróbowania. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to zostawcie nam łapkę w górę. My Was bardzo serdecznie pozdrawiamy. Trzymajcie się. Napiszcie, co sądzicie o moim wąsie. Pa! Bajo!